Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Tajemnic Jumanji. Mamy dwa punkty nauki, ostatnio się uczyłam siły, z tego co pamiętam. Gobliny na polu, no tutaj mamy problemy, pamiętam mieliśmy. Tutaj mamy zablokowane wejście, zatopiony statek. Między najemnikami a rybakiem, no tam jest sporo przeciwników, ale musimy jakoś sobie dać radę. No cóż, no wydaje mi się, że idziemy na ten statek. Ma być między rybakiem a najemnikami, tak? My w sumie nie wiemy, gdzie są najemnicy, ale wiemy, gdzie jest pan rybak. Gobliny na polu nas chwilowo nie interesują, bo ja sobie nie jestem w stanie z nimi poradzić. Mimo, że daliśmy ostatnio w siłę. Przydałby się ktoś, kto mógłby nas nauczyć broni, walki bronią jednoręczną. Między rybakiem a najemnikami. No dobrze, zatopiony statek. Ja bym była za tym, żebyśmy popłynęli sobie wodą. Ponieważ tam na brzegu mamy też inne potwory, które na pewno nie ułatwią nam plądrowania tego statku. Między najemnikami. No może też tędy przy okazji dopłyniemy właśnie do owych najemników. Nie wykluczam tego. W sumie strzelam, że będą tam mieszkać. Zatopiony statek. Tutaj nie widzę zatopionego statku na razie żadnego. To jest jakaś wysepka, podpłynęłabym tam. Tu jest pan topielec, z którym nie chcę mieć nic do czynienia. To wygląda jak jakieś ruiny. Podejrzewam, że jak tam podpłynę, to zaraz zginę, bo to z moje szczęście takie właśnie jest. Jak gram w goticzka. Nie wiem, podpłyniemy, zobaczymy. Dobra, jakiś grzybąż jest po pierwsze. Co my tu mamy? Wysepkowy grzyb. Mamy krwiopijcę, która nie ma ochoty ze mną przebywać. I tak dobrze, że to krwiopijca, a nie topielec. Ach, dobra. No, schowaj te... Znaczy, wyjmij broń. O, teraz widzę, ile masz życia. Ale i zadałam jakiegoś kryta ładnego. Szkoda, że ta modyfikacja jest dosyć zbagowana. Nic z niej nie ma, musimy się czymś wyleczyć. Ja pierdzielę, ktoś chciał przecież ode mnie chleb, a ja go właśnie zjadam. Aha, ryby tak samo. Wczytujemy grę, moi drodzy, bo ja nie mam mózgu. Bo ja nie wiem, czy ja wreszcie oddałam tym ludziom to, czy nie. Cześć. No, chodź. Okej, zatruła mnie. Na szczęście zatrucie nie trwa długo. Dobra, i tak mnie poobijała mniej niż ostatnio. Dobra, co my tutaj możemy zjeść? Mięso kopacze na pewno możemy zjeść. I w sumie dużo nam przywraca. Także w porządku. Mamy kufer. Potrzebuję właściwego klucza. Kto może mieć klucz do takiego kufra? Nie mam pojęcia. Czy coś jeszcze tutaj na tej wysepce żyje? Jezus Maria, szkielet goblin. Jezu! Dobra, ta wysepka chyba nie jest teraz dla mnie, wiecie? Tak strzelam. Może ja stąd pójdę. O Boże, widzę, że ta gra no naprawdę wejdzie nam we znaki, a szczególnie mnie, jako że w nią gram. Dobra, tutaj mamy to. Dobra, tam podejrzewam, że są najemnicy. Tak na 1000000%. Myślałabym właśnie, żeby przyłączyć się do nich, do najemników. Tam jest chlupica? Tak. Zanim wyjdziemy, no to tutaj między najemnikami miała być jakaś zatopiona łódź. No ciekawe gdzie, w którym miejscu. Tu jest jeszcze jakaś wysepka. Myślę, że mądrze będzie podpłynąć. Gorzej, że tam mogą być znowu szkielety.
ale jestem bardzo ciekawa. Nie wiem. No, tak czy siak, mimo że jesteśmy aktualnie lamą i totalną ciotą, musimy zwiedzać ten cały świat, także... Trzeba sobie jakoś poradzić. Przydałaby nam się jakaś lepsza zbroja. Czy tam jest topielec na brzegu? Nie, to tylko tekstury takie dziwne. Ale tutaj są kolejne jakieś ruiny, więc podejrzewam, jak to się skończy. Tam coś lata, chyba kolejna krwiopijca. Dobra, zrobimy sobie kolejny zapis. Tak, mamy krwiopijcę. O, i aligator? Co? O Jezus Maria, dobra. Wiecie co, chodzenie po tych wysepkach to chyba nie jest aktualnie nasz konik i nie powinno nas tu być. Tak strzelam, całkiem przypadkiem, wiecie. Tutaj na bank są najemnicy, no przecież ewidentnie. Tak jak się tam dostać? Jezu, nie wierzę, czy to jest ścierwojad? Matko, wreszcie normalny jakiś przeciwnik dla mnie, a nie jakiś, nie wiem co. Tam jest chyba wejście. Dobra, muszę się często zapisywać, bo widzę, że tutaj łatwo jestem podatna na jakieś ataki. Zginąć nie będzie trudno, o, że tak się wyrażę. Bar, tam były krwiopijce, na razie nie mam ochoty z nimi być. Tutaj coś mamy. O matko, tam jest goblin. Dobra, no z pojedynczym jestem w stanie sobie poradzić. Cześć, olbrzymi wężu. Jeszcze mało krwiopijca się chyba mnie doczepił. No zejdź mi z głowy. Dobra. Okej. Dobra, no. Nie ma chyba żadnego problemu chwilowo. Okej, tu jest kreto... Aha, dobra, wiem jaka to jest droga. Nie, a Jezus, dwóch kretoszczurów, co ja nie chcę za nic. O, melony, cześć. Jezu, nie. Okej, weszłam na coś. Dobra, wczytamy się, bo te kretoszczury to mnie zeżrą. Dobra, to jest zabite, zbieramy meloniki i idziemy. Okej. Świnka kwiczy, nie przejmujcie się nią. Coś chce ode mnie, oczywiście jedzenie. Słyszę goblina. Gdzie jesteś? Nie wiem, ale tam są najemnicy, bo widać. Kufer. Cześć, mogę otworzyć? Mogę. Kontrol. Ja umiem otwierać zamki, prawda? Tak, umiem, tylko nie mam wytrychów. Cześć. Nie martw się, dostarczymy mięso jeszcze dzisiaj. Co? W każdym razie, jeśli ktoś z mieszkańców do mnie przyszedł, będzie następna dostawa mięsa. Nie jestem żadnym z mieszkańców. Ach, kim w takim razie jesteś? Jestem John. Jestem Jakob, przywódca najemników. Armii potrzebuje mięsa, przysłał mnie. Proszę, masz tu część. A co zresztą? Myślę, że znajdziesz wystarczająco dużo mięsa na tej wyspie. Wzdłuż plaży znajdziesz z pewnością jeszcze kilka ścierwojadów. No tak, to prawda. Czemu mam dla was załatwiać resztę mięsa? Czemu nie? Jeśli załatwisz mięso, mogę cię podszkolić w strzelaniu z łuku. W porządku, ile kawałków muszę jeszcze przynieść? 5 świeżych kawałków powinno wystarczyć. Chcę się do was przyłączyć. Nie jestem pewny, czy to dobry pomysł. Dlaczego? Jakiś problem? Opanowałeś chociaż kilka umiejętności myśliwskich? Tak. No dobrze, musisz jednak wykonać 3 zadania. Dostaniesz je ode mnie, Paula i Olafa.
Co powinienem dla was zrobić? Jako najemnik powinieneś umieć polować. Przynieś mi 2 wilcze skóry. Nie zaszkodziłoby też umiejętność otwierania zamków. Przynieś mi pierścień Armina. Trzyma go w swojej skrzyni. To wszystko? A co, stać się jeszcze, aby stać w szranki? Coś tam? Nie, już dobrze. Możesz mi coś opowiedzieć o najemnikach? Gdy zaludnialiśmy wyspę, wszyscy żyliśmy szczęśliwie w wiosce. Rozkwitał handel. Ale po kilku latach pojawił się nieznany okręt na horyzoncie. Był wypełniony żołnierzami po brzegi. Zbudowali tutaj strażnicę, a sami żołnierze stacjonowali w wiosce. Statek popłynął dalej, jednak wieża mocno ucierpiała wskutek burzy. Brak materiałów nie pozwolił na jej odbudowę. Mieszkańcy wioski nie chcieli płacić podatków i opuścili wioskę. Ja także założyłem tutaj obóz. Na początku byliśmy tylko myśliwymi, ale teraz jesteśmy najemnikami. I tak też pozostanie aż do końca naszego życia. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę cię zapoznać bliżej z łukiem i jednoręcznym orężem. O tak. Ale nie pokażę ci wszystkiego. Nie jesteś najemnikiem. Dobra, to widzę, że niepotrzebnie wydałam punkty. Trochę. No dobra, wbijemy jakoś za niedługo poziom. Paul, hej, zgubiłeś się. Nie, kim jesteś? Jestem Paul. O, proszę, niestety nie mam punkcika jednego. Jakie jest twoje zadanie? Jakie zadanie? Chcę dołączyć do najemników. Ach, mów tak od razu. Więc co powinienem teraz zrobić dla ciebie? My, najemnicy, mamy chwilowo trochę kłopotów z mieszkańcami wioski. Siedzimy tylko przy ognisku i obijamy się. Taka rutyna. I co dokładnie powinienem zrobić? Popraw naszą reputację w wiosce, dostaniesz mój głos. Okej. Okay. Pokaż mi towary. Co ty masz? Masz kuszę, łuk myśliwski, instrukcja dotycząca produkcji strzał. Bełtów. O, wow, fajnie. Strzały, bełty, pierścień zręczności, skórzany pasek. Nawet skórzanej zbroi chwilowo nie mamy, także nie przyda nam się. Nie mam jednego punkcika, żeby się nauczyć. Dobra. Najemnik, myśliwy, Olf, Severin. Czy wy się fochniecie, jak ja wezmę wam te jabłuszka? Wygląda na to, że nie. A tutaj jeszcze coś było? Tak. Skóra gada. Owcza skóra. Zupa rybna. Okej. Okay. Skóra wilka. Tak myślałam, że tutaj ją znajdę. Nie mogę wziąć łoju? Kretoszczura? Nie mogę. No dobra. Oj, zablokowałam się trochę. Dobra, chyba robimy w tył zwrot, dokładnie, i tędy. Patelnia, możemy usmażyć mięso, ale nie za bardzo nam się to teraz opłaci chwilowo. Krótki łuk i pęk strzału. Mamy pierwszą broń tego typu. To dobrze, przyda się, bo z łukiem będzie nam dużo prościej, jeżeli ma być szczera. Tam... Dobra, skóra cieniostwora, wow. Kuferek? Nie mam wytrycha. Dobra, no pogadajmy z innymi. Olf? Witaj, jestem John. Witaj, idź do Jakoba. Ale... Głuchy jesteś, powinienem iść do Jakoba. Jak twój egzamin? Obecnie nie czuję się zbyt dobrze. Idź do Melanie, zielarki w wiosce. Powinna mi uważyć jakiś napój. Dobra. Będę się śpieszyć. To co ty tu jeszcze robisz? Już mnie tu nie ma. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pomóc stać się zręczniejszym. Świetnie. Jednak tylko w niewielkim stopniu. Nie jestem pewny, czy jesteś najemnikiem. Okej. Okay. Nie nauczę cię więcej, dopóki nie zostaniesz najemnikiem. No okej, okay, rozumiem. Severin? Kim jesteś? Jestem Severin. Czego tu chcesz? Tylko się tu rozglądam. Dobrze, ale nie sprawię żadnych kłopotów.
i trzymaj swoje łapy przy sobie, inaczej cię odrąbię. Spokojnie, niczego nie będę ruszać. Chcę dołączyć do najemników. Masz coś przeciwko? Rób co chcesz, mój głos i tak nie ma wielkiego znaczenia. Możesz mnie nauczyć strzelać z łuku? Nie, brakuje mi jeszcze doświadczenia. Sam jestem jeszcze początkującym, ale jeśli chcesz, to mogę cię bliżej zapoznać z kuszami. Mogę ci dać jednak małą wskazówkę, jeśli chodzi o łuk. Chętnie. Strzelaj do celu, mój chłopcze. Tak się zdobywa najwięcej doświadczenia. Rozumiem. Dobra, kusza mnie nie interesuje. Wejdźmy jeszcze na górę. Chcę zobaczyć, co tam jest na tej wieży. I później myślę, że możemy na spokojnie wrócić do wioski, bo mamy co tam robić. Zwykły najemnik tutaj jest. Ale widzę, że on ma jakąś broń tutaj przy sobie. Zaostrzony tam zardzewiały miecz był. I tutaj już nic więcej, ale to... Brakuje mi 6 siły do tej broni. To naprawdę dobra broń. Myślę, że pójście w siłę nie będzie głupim pomysłem. W sumie tak bym nawet kierowała naszą postać pod jednoręczniki i siłę. Ewentualnie można by było pod łuki troszeczkę pójść, ale to bardziej jeżeli chodzi o to, to kusza mi się wydaje, że teraz byłaby dobra. W sumie nigdy nie grałam pod kuszę. Dobra, możemy iść jeszcze na górę. Ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. O Jezu, tam są gobliny, to nie jest dobry pomysł. Jakby był jeden, to może byłby to dobry pomysł, ale ponieważ są dwa, to nie jest dobry pomysł. Dobra, w takim razie możemy zejść. Tam są te ścierwojady, ja muszę iść upolować troszeczkę tych ścierwojadów. No z nimi nie powinno być większych problemów, więc po prostu pójdziemy tam. Dobra, gałąź oczywiście nam się przyda do zrobienia później strzał. Jeżeli byśmy potrzebowali. No i... O, goblinie jagody. Dobra. Cześć, panie ścierwojadzie. No, hej. No, ale cofamy się. No, okej. Okej, dwa kawałki są z nich i pióra w ogóle, co ciekawe, do bełtów. Czyli akurat mamy 3 ścierwojadki pokonać. No, nie ma większego problemu, mi się wydaje. Który następny? Ty się wydajesz zainteresowany. One pilnują jakichś roślin. Okej, nie odsunęłam się dostatecznie. No, ale odsuwamy się. No, chciałabym go móc czasami uderzyć, ale mam wrażenie, że coś naprawdę się złego dzieje ze sterowaniem, wiecie? Serek, sobie możemy zjeść zupkę rybną. O, potrawka grzybowa, to może być całkiem niezłe. Maksymalna ilość punktów życia. Plus dostałam chyba do many jeszcze maksymalne punkty. No i dobra. Okej, jeszcze... Ale tylko jednego chcę. A to młody ścierwojad. Z niego będzie jeden kawałek mięsa, podejrzewam. No chodź tu. Dobra, ja tego akurat przyspamię chyba. Dobra, no. Nie poobijał mnie jakoś bardzo. Tak, tak jak myślałam, połowa setu z nich była. Trująca pokrzywa. Ognisty korzeń. Ach, bo tam są jeszcze gobliny? Nie, to kolejny ścierwojad. Faktycznie te młode wyglądają jak młode, bo są mniejsze. Dobra, no może mnie poobijać, już się nie będę męczyć. To tylko młody ścierwojad, więc wielkiej krzywdy mi nie zrobi. Pióro. Jajo ścierwojada. Okej, jeszcze jeden. To też młody.
Dobra. Myślę, że opłacało się tutaj przyjść. Okej, jeszcze mogę te jaja zbierać. Dobra, zebraliśmy ich troszkę. Widzę, że tutaj też się ogólnie plaża chyba kończy już. Także tutaj jest w miarę bezpieczny dla nas teren. No, nie zabiło mnie nic tutaj. Czerwone bulwo. Te jaja ścierwojada mnie zastanawiają. Jaja ścierwojada. Okej, możemy się chyba tym leczyć, bo dosyć sporo punktów nam oddaje zdrowia. Tam jest topielec. Topielcem się nie będziemy zajmować, bo topielec nie jest na moje nerwy. No i w ogóle ten zatopiony tam statek, czy coś, to miał być podobno gdzieś tutaj. Wszystkie jaja wzięłam? Tak. Dobra, tego nie zbiorę. Tu leży ścierwojad. O, leśna jagódka. Mięso kopacza, tam jest jeszcze jakaś jaskinia. Myślę, że możemy się też tam przejść. Tylko najpierw pozbieram jeszcze te jaja tutaj, dwa. Plus pióro. Podejrzewam, że coś mnie tutaj zeżre. Albo jednak nie. Co my tu mamy? Coś musi tutaj być. O, proszę, skórzany mieszek. I coś jeszcze? Nie za bardzo. To wygląda jak jakieś miejsce na przetrzymywanie zapasów. Myślę, że wrócimy sobie wodą, tak jak żeśmy tutaj przypłynęli, bo tam są kretoszczury, one nie pozwolą mi tak łatwo przejść. Jakby był jeden i pojedynczo by mnie atakowały, to bym sobie z nim oczywiście poradziła. Postaram się zanurkować, może ten statek jest gdzieś pod wodą, ale z tego co widzę to jednak nie. Nie wiem, gdzie jest ten statek. Tutaj możemy sobie wyjść w sumie na tę plażę i pozwiedzać. Bo jesteśmy w stanie, mamy ryby. Dobra, mam łuk w sumie, nie wiem dlaczego... Ach, bo nie mam strzał żadnych. Chyba. Przejrzyjmy sobie ekwipunek. Na pewno mam skórzany mieszek, nożyczki. Mam pęk strzał, na szczęście 25 otrzymałeś. Szczypce do kokosa, świetnie. Czyli teraz w sumie... Okej, tam jest kretoszczur, to jest krwepica. Co wy na to, żebyśmy spróbowali sobie zapolować teraz za pomocą tego? Tylko zbliża się dosyć blisko. Okej, zablokowałam się już. Widzę, że tutaj to nie ma żadnego sensu. Naprawdę jest jakiś problem ze sterowaniem. Ja to czuję, bo ja naciskam i ja nie mogę go... Oj, Boziu święty, no... Owadzie mięso mamy. Myślę, że tymi jajami możemy się wyleczyć. Chociaż... No, trzy zjemy. Jak tam stoimy z czasem odcinka? No, jeszcze mam trochę czasu. Chyba spróbujemy na tych kretoszczurach. Dobra, coś mu tam robię. W sumie to ja powinnam to na gobliny zostawić. Cześć. No, panie kretoszczurze. Możemy spróbować w sumie gobliny załatwić za pomocą łuku, to nie jest głupie. Pod warunkiem, że się nie zbaguje. No, halo, co jest z tą postacią nie tak? Oj, Boże święty, ja naprawdę, ja nie wiem, co się dzieje, ale sterowanie to jest niemożliwe.
Modyfikacja już dostaje minus za sterowanie, bo tutaj się nie da normalnie sterować. Już za cholerę go nie trafię stąd. Dobra, wczytajmy sobie grę. Jeszcze raz. No, już się pan zaciął. No, łuk na gobliny był bardzo dobrym pomysłem. Nie zaprzeczę, że nie, bo był. Także jesteśmy chyba na dobrej drodze. Ach, wiem już, gdzie jestem. Strzelam, że nie powinno mnie tutaj chwilowo jeszcze być, bo tutaj jest troszeczkę taki jeszcze wąski grunt. Ale no, chwilowo jeszcze żyję. Ach, bo tu jest ten kretoszczur drugi. Chodź. No możesz mnie bić w sumie. Styl walki się poprawił. No, nie sądzę. Ale dobra. Niech ci będzie grożyć i uwierzę. Dobra, wyciągnijmy sobie łuk. Tutaj też były wilki. Strażnik wioski. Świetnie. Ale wilków to ja bym nie chciała zabijać, bo ja nie umiem skór wyciągać z nich. Także przejdziemy sobie chyba naokoło. No, dawaj. Naprawdę coś jest nie tak z tym sterowaniem. Dobra, strażnik wioski, świetnie. No, ale nie baguj się. Tędy powinniśmy się zająć tymi goblinami. Ich tam troszkę jest, ale powinniśmy dać radę. No, dawaj. Oj, Boże, możesz skakać? No, dziękuję bardzo. Dobra, i tak, tutaj mamy teraz czysty grunt. I tam mamy te małe skurczybyki. Ich jest chyba dwóch. Czy trzech, nie wiem. Podejdę w miarę blisko. Może to przeżyjemy. Jak myślicie? Jakby tak będą napierniczać, to nie ma mowy. Prawie mi się udało. Czuję, że to dobra droga. No dawaj. Ajajaj, no troszeczkę. Może od tyłu przejdziemy. Co myślicie? Dobry pomysł chyba. Owca. A może by tak z chaty do nich strzelać? Pod warunkiem, że będę mogła skakać. Czemu ta modyfikacja jest zbugowana, no? Pięknie. Teraz damy radę. Ewentualnie gościu mi pomoże. No ale nie chciałabym w niego strzelać. Dobra, zejdę. Jeżeli gra mi pozwoli. Dobra, bo tam z nimi robi czyki-bryki normalnie. A, cholera.
No dawaj. Dobra, wygląda na to, że są martwe. Pytanie, gdzie jest ten gościu, który mi próbował pomóc, bo chyba... Ej! Ej! No nie, będziesz mielał teraz, tak? Co ty robisz? Tak, bo uznał, że go uderzyłam. Ach, Boże. Dobra, no jeszcze raz, no to był dobry plan, tylko gościu się fochnął, bo uznał, że go waluam. Zrobimy sobie jeszcze jeden zapis tutaj na domku. Trafisz w któregoś wreszcie. Dobra, i teraz zejdziemy. Straż! Dobra robota, jedna be... Dobra, już tam się nie piekl. Już masz po goblinach, wiesz? Zaraz mi dasz nagrodę, wiesz? Chodź tu, halo. Batman. Gobliny są martwe. Dobra robota, oto twoja nagroda. Naprawdę na nią zasłużyłeś. Dziękuję bardzo. Idziemy teraz do wioski. Ale zanim pójdę do wioski, to się pójdę przekimać. Bo już jest ciemno. Do rana. Czy to jest na kluczyk skrzynka? No, kufer. Ach, ja już ją obgrabiłam, dobra. Cofam. Dobra, to co, idziemy do wioski. Za niedługo będę musiała kończyć odcinek, ale mamy jeszcze chwilę. Kiedy tam kolejny poziom? W sumie to za chwilę. Także jak tylko wbijemy kolejny poziom, to pójdziemy nauczyć się obdzierania ze skóry. Wtedy będziemy mogli zająć się tamtym wilkiem, który tam jeszcze pozostał. I co? I nauczymy się walki bronią jednoręczną. Dobra, tutaj są strażnicy wioski. Zagadajmy może z wszystkimi, oprócz ze starszym. Melanie, cześć, mam dla ciebie zadanko. Myśliwy Olaf jest chory. Kolejny poziom. Interesujące, bo to doskonała okazja na eksperyment. Mam szansę sprawdzić moje mikstury. On szuka lekarstwa, a nie śmierci. Co? Dlaczego od razu nie powiedziałeś? Co mu jest? Tego nie wiem. To dlaczego dalej tu stoisz? Oj Boże. Armin, cześć. Masz tu mięso. Ach, bardzo dobrze. Masz tu jeszcze złoto. Myślę, że to już wszystko. Rzeczywiście, odwaliłeś kawał dobrej roboty. Masz tu jeszcze złoto. Pokaż towar. Co ty masz? Kurde, że też nikt nie sprzedaje skórzanej zbroi. No miłoby było mieć jakiś pancerz. Franz, cześć. Możesz mi coś opowiedzieć o najemnikach? Leniwa hołota, nic więcej. Aha, masz dla mnie robotę? Nie, ale możesz mi coś przynieść. Co takiego? Butelkę grogu. Na szczęście ją mam. Masz tu grog. Ach, dobrze. Skąd go masz? Od najemników. Może powinienem przyjrzeć się tym najemnikom? Dobra. Dalej. David, coś chciałeś ode mnie? Możesz mnie czegoś nauczyć? Aha, ty mnie nie nauczysz, bo nie jestem w straży. Siegfried. Co myślisz o najemnikach? Co mam powiedzieć? Nie znam ich za dobrze. Mogę ci w czymś pomóc? Tak, mógłbyś mi przynieść rzepę od Andreasa. Co chcesz zrobić z tą rzepą? Chcę ją dać moim staremu przyjacielowi. W porządku. Okej, okay, Siegfried potrzebuje rzepy. Nie mam rzepy. Marc. Z tobą nic. Tutaj jest zwykły gościu i z tobą też nic. Tutaj ktoś jest? Nie. Uczeń. Herman. Pokaż mi towary.
Kurde, tu nikt nie sprzedaje skórzanej zbroi, to mi się bardzo nie podoba. Marie, cześć. Co myślisz o najemnikach? Co myślisz o najemnikach? Muszą zacząć więcej polować, będziemy mieć wtedy więcej jedzenia. Masz duży apetyt, prawda? Chcesz mi powiedzieć, że jestem gruba? Nie, nie, chciałem tylko... Zostaw mnie w spokoju, nie zamienię z tym ani słowa więcej, dopóki nie przyniesiesz mi pysznej zupy z korzenia leczniczego. Niech będzie. Zdzira. O Jezu. Skąd mam ci wziąć tę zupę, kobieto? Liza, zrób mi zupę. Lizo, masz zupę z korzenia leczniczego? Nie mam teraz czasu, weź ten przepis. Tam jest kocioł, w którym będziesz mógł sam ugotować tę zupę. Co myślisz o najemnikach? Nie wiem, co mogłabym powiedzieć. Mógłbym ci w czymś pomóc? Tak, ciągle szukam nowej receptury, która zapchałaby głodne gęby mieszkańców wioski. Jeśli takową znajdziesz, przynieś ją do mnie. Okej, czyli mamy nowe zadania. Co ty masz? Nic ciekawego. I chyba obeszliśmy właśnie wszystkich. Tak w ogóle. No i co, pozbyłam się zadań i dostałam... O matko, dostałam kolejne zadania. O Boże Święty, dobra. To tak, co my robimy teraz? Bo to jest bardzo ważna sprawa. Na pewno zaraz mam kończyć odcinek. Tutaj mamy tą broń, czy potrzebuję do niej 6 siły. Na pewno potrzebujemy skurowania, czyli to już jest 9 punktów. No i 3 byłabym w stanie... W sumie tak, mogę sobie dać 3 w siłę. 3 w broń jednoręczną. I nauczyć się skurowania. Dobra, czyli to wszystko w sumie... Kto mnie uczył siły? Chyba Kowal mnie uczył siły. To tak, nauczymy się 3 siły. Chociaż fajnie by było założyć nową broń, także może... Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne, siłę. Aha, bo ja teraz miałam prób punktowych chyba przeskakiwać z siłą, prawda? Dobrze kojarzę. Nie towar. Tak, miałam przeskoczyć próg punktowy. Plus 5 robimy od razu. Dobra, świetnie. Nie mam jeszcze... Przydałby mi się jeden do siły. Ale potrzebuję teraz 3 punkty. Chociaż kurde, dobra. Dobra, Herman. Naucz mnie jeszcze tej siły o 1. Założymy wtedy lepszą broń. Świetnie. Mamy teraz punktów nauki 5. Idziemy się nauczyć w takim razie skurowania za 3 i broni jednoręcznej. 2 punkty. Teraz już powinnam mieć tutaj w sumie bezpieczną drogę. Błagam, o Jezu. Się nie zapisałam i zaczęłam sobie skakać. Bardzo mądre. Co robi ta czerwona bulwa? Bo ja nawet nie wiem. Ej, ale ja mam rzepę. Aha, bo chcę jakąś tam specjalną rzepę. Chyba od tamtego gościa. Dobra. To za chwilę. Przecież się nie rozdwoję. Zastanawiam się, gdzie jest ten statek. Naprawdę nie wiem. Tam jest jakaś wyspa, no ale statek na wyspie? Jakob, co ty chciałeś ode mnie? Armin dostał mięso. Bardzo dobrze, przy strzelaniu z łuku istotnie jest spokojne oddychanie. Jeśli wstrzymasz oddech, możesz dać dokładnie wycelować, możesz, dobra. Aha, no tak, ty łuk, ale broń jednoręczna na pewno. 1 i 2 punkty. Dobra, i teraz idziemy się nauczyć skurowania u... Nie u najemnika, u pola. Naucz mnie, jak zdejmować skóry ze zwierząt. Dobra, słuchaj, w zasadzie to całkiem proste. Bierzesz ostrą klingę i rozcinasz brzuch bestii. Kilka cięć po wewnętrznej stronie nóg i możesz ją ściągać. Super. Dobra, w porządku. Z tobą jeszcze też miałam pogadać. Nie, nie z tobą, z tym Olafem całym. Gdzie on jest? Severin? Gdzie jest tamten gościu? On tu stał przecież wcześniej.
Myśliwy, najemnik. Paul, może śpi. A tu siedzisz, ślepa jestem. Melanie potrzebuje dokładniejszych informacji o twojej chorobie. Dużo kaszle, jest mi gorąco i czasami wymiotuje. Coś jeszcze? Tak, czasami mam zaburzenia snu. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie, w tej chwili do zobaczenia. Pospiesz się. Dobra. No, w takim razie musimy wrócić z powrotem do miasta. Myślę, że zbliżymy się już tam teraz i pożegnam się z wami za chwilę. Czy tam są kolejne pióra i jaja? Co tu się dzieje? Przecież zbierałam to wszystko. Co tu się kolejne ścierwojady zrespiły, czy o co chodzi? Chyba, że nie powinnam jeść tych jaj, po prostu gra mi dała. To bez sensu, bo tylko tutaj się pojawiły? Ach, nie wiem, nie rozumiem. Dobrze, moi drodzy, będę się z wami żegnać. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Cieszy mnie to, że wreszcie udało nam się coś zrobić, bo wcześniej to sami wiecie, że mieliśmy spore problemy. Myślę, że skoro teraz jesteśmy w drodze do miasta, to mądrym pomysłem byłoby, żebyśmy upolowali sobie tego wilka, który tam jest, i zdobyli z niego skórę. No i zobaczymy. Mamy sporo zadań, także na spokojnie sobie myślę, że wszystko po kolei zrobimy. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku z Tajemnic Jumanji. Cześć!